Nagrywa się? Chyba tak. Więc nazywam się Yin. I nagrywam to, ponieważ strasznie się boję. Ale może zacznę od początku. Znacie mit o Midasie? Władca poprosił w nim o to, aby każda rzecz, której dotknie, zamieniała się w złoto. Mi przytrafiło coś podobnego. Ale ja nie prosiłam o to. Nie chciałam tego. To nie jest dar, a przekleństwo. Zaczęło się już w dzieciństwie. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale to był czas, kiedy po raz pierwszy zakochałam. Był taki miły i czarujący. Spotkaliśmy się kilka razy. Pewnego wieczoru przyszedł do mnie. Siedzieliśmy razem na łóżku i rozmawialiśmy. W pewnym momencie położył mi dłoń na kolanie. A ja położyłam rękę na jego dłoni, uśmiechając się. Moje serce biło wtedy tak szybko i czułam się po raz pierwszy, właściwie po raz pierwszy poczułam, że nie jestem tylko obserwatorem w życiu, a jestem uczestnikiem. Ja żyłam, naprawdę żyłam, ale nie trwało to długo. Następnego dnia po szkole rozeszła się straszna wiadomość o samobójstwie. Mój ukochany powiesił się. To było straszne. Czułam się taka pusta i zniszczona. Jakby ktoś wyrwał mi kawałek serca, a później było już tylko gorzej. Kilka dni później zginęła moja przyjaciółka. Po tym, jak uściskałam ją po raz pierwszy na pożegnanie. Potrącił ją samochód tego samego wieczoru. Czułam się, jakbym była przeklęta, ale dziwiło mnie jedno. Przecież moi rodzice od małego przytulali mnie i tym podobne. Tak samo było z moimi braćmi. Sądziłam wtedy, że oni są po prostu odporni. Mijały dni, miesiące, lata, aż w końcu nastał dzień, w którym okazało się, jak bardzo się myliłam. Wszyscy byliśmy wtedy w samochodzie, kiedy zdarzył się ten wypadek. Właśnie wtedy zginęli wszyscy poza mną. Widziałam, jak ulatuje z nich życie. Żałowałam, że nie zginęłam wtedy razem z nimi. Nie byłam wyjątkowa dlatego, że przeżyłam. Ja po prostu byłam przeklęta. Nadal jestem. I nikt ani nic nie jest w stanie mnie naprawić. Jestem bezuczuciową maszyną zagubioną w świecie, którego nie rozumiem.